Na sam początek wybieramy się do oddalonego godziną drogi od Antalyi miasta Kemer, z którego to nazajutrz wybierzemy się w rejs na tureckie Malediwy, czyli niesamowitą wyspę o nazwie Soluada. Kolejnego dnia zabiorę Was do podwodnego świata i razem z Kemer Diving zanurkujemy w jeszcze chłodnych wodach Morza Śródziemnego. A następnie pokażę Wam malowniczy kanion Goyung, którego z pewnością nie może zabaknąć na Waszej liście. Dzisiaj wstajemy wcześnie, bo z samego rana ma na nas czekać pick-up, który zabierze nas do raju, czyli na Soluadę. Bileciki zarezerwowaliśmy kilka dni wcześniej przez platformę Viator i za cenę 25 euro za osobę zabukowaliśmy sobie całodniową wyprawę łodzią z transferem hotelowym i lunchem na pokładzie. Zobaczcie, czy było warto. Po niecałej godzinie drogi dojeżdżamy do miejscowości Adrasan, z której to rozpoczyna się nasz rejs. No i moi drodzy, pół godziny później docieramy na Soluadę, na widok której szczęka nam po prostu opadła. Pozwólcie, że pokażę Wam dlaczego. Soluada, czyli po turecku wodna wyspa, to miejsce, które przyciąga turystów z uwagi na swój oszałamiający błękit wody. Miejsce też nazywane jest tureckimi Malediwami. I chyba nie bez powodu. Nagrałam dronem, teraz czas się schłodzić w tej lodowatej wodzie. Lodowa! Ale zimna! Masakra! Takie było moje pierwsze wrażenie, ale po chwili zrobiło się już na maksa przyjemnie i tak oto sobie dryfowaliśmy w wodzie jak z bajki. Teraz czas na wcześniej wspomniany lunchik z widokiem, łyczek zimnej iced tea i na horyzoncie widać już nasz kolejny przystanek, czyli American Beach. Płynęliśmy stamtąd, czyli z Soluady. Cyk, 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 cyk. Jesteśmy na plaży American. Zgarniamy staw i lecimy. Co ciekawe, plaża ta została nazwana American z uwagi na to, że Amerykanie w przeszłości rozbijali tu obozy i nurkowali na wraku statku Gelidonia, zabierając jednocześnie z niego liczne kosztowności i pozostałości tego historycznego statku. Idziemy pływać. Tak? I potem droniszcze naokoło. Oczywiście jak zdążymy, więc raz, dwa. Daj mi swoje ciepło! Oddaj! No i czas na widok z lotu ptaka. Zobaczcie, jak przepięknie. Po powrocie na łódź dostaliśmy jeszcze pomarańczki i przez resztę czasu chillowaliśmy, opalając się na łodzi. Było super! Budź się. Zostawiamy, ruszamy bez ciebie. Na Viatorku 25 zł za osobę. Mieliśmy tureckie Malediwy, plażę American, American Beach chyba, American coś takiego. Beach, tak. Lunch w cenie, pomarańczki i darmowy pick-up z Kemer, także najsik. One hour later. Oczywiście ja pospalona.
Tutaj jeszcze Łukasz testuje lokalne lamb chopsy i tak kończymy dzień pierwszy. No i oto zaczynamy drugi dzień, w którym to razem z ekipą Diving Camera wskakują do wody na dwa orzeźwiające poranne dajwy. Mamy początek maja, więc temperatura wody nie rozpieszcza, 19 stopni przy powierzchni i 18 na głębokości, ale damy radę. 3, 2, 1, jump! Drugi dzień. Karyna i Witalii są tak spaleni, że są widać tutaj klata. Idziemy na spacer. Mm-hmm. Ja zaliczyłam się dwa nurkowania, lekka hipotermia, ale było super. Idziemy teraz na miasto. Nie dotykając siebie z dystansem, lecimy. No i wjeżdżają pyszne kalmarki i oczywiście kawusia z maczka, a następnie ruszamy w kierunku portu i spotu spacerowego o nazwie York Park. Na początek mamy piękny widok na Moonlight Beach, a następnie docieramy na koniec cypelka, z którego już za moment poszybuję dronem w górę i pokażę Wam tą wspaniałą okolicę. No to fru! Czoło mi się tak spaliło, że nawet mimiki nie mogę robić. Wczoraj miałam chuda na nurkowaniu i spalił mi się ten fragment, że nawet teraz marszczę na wasz czoło i po prostu nawet nie mogę zmarszczyć. Klatkę mam tak spaloną, że to jest po prostu mój życiowy rekord, serio. Także w maju słońce też grzeje i to bardzo mocno. Jedziemy na kanion Goniuk. Jest tam parę takich atrakcji fajnych. Można na przykład skorzystać z ziplinu 40 metrów nad wodą oraz zrobić kanioning, ale z komentarzy wyczytałam, że woda jest mega lodowata tam na miejscu, także raczej się nie skusimy, ale przejdziemy się tam szlakiem i zobaczymy te piękne jeziorka. Można też wybrać się na przejażdżkę łódką, ale to zobaczymy na miejscu, czy warto. Także 20 minut od Kemer znajduje się Goniuk i tam właśnie teraz jedziemy. See ya! Zapłaciliśmy 3 euro za osobę i mamy taki szlak 2 km w jedną, 2 km w drugą i tam już widać taką piękną niebieską wodę. No i z tego właśnie słynie to miejsce. Pozwólcie, że pokażę Wam krystalicznie czystą rzekę, malownicze wodospady i niezwykły kanion. Tutaj właśnie mamy zipline. Taki zjazd kosztuje 20 euro. No i czas najwyższy na nasze pierwsze tureckie lody. Sprawdźmy, co jest na rzeczy. Tak to właśnie tutaj wygląda. Sprzedawca wymachuje lodami, nieustannie ubija je metalowym prętem, uderza o dzwonki i oczywiście każe się trochę namęczyć, zanim finalnie wręczy nam naszą porcję. Te lody to w ogóle trzeba gryźć. Jak guma do rzucia z lodem. O nie, wachalek mi... Powiem wam, że im dłużej jem tego loda, tym jest lepszy, ale mega dziwne uczucie. Się ciągnie po prostu.
ciężko do opisania nawet. I ciekawa jestem, czego oni dodają i muszę to sprawdzić. I tutaj mam info na dole, czego dodają do tych lodów, że one są takie ciągnące, bo bardzo mnie ciekawi to, więc let's see. That makes sense. Patrzcie, jak pięknie. Jakie wysokie. So pretty. Doszliśmy właśnie i według naszych obliczeń szliśmy trasą zgodnie z wskazówkami na Gonie Canyon. Zrobiliśmy około 3 km w jedną stronę. Jest przepięknie. Woda jest po prostu stunning. I piękne góry przed nami. O! Bosko! My idziemy sobie tu i gdzieś tam. Taki mamy views. Cuda. Alicja już ma kostki zjarane. Ogółem wszystko się jara razem z klatą. Slay bitch. One hour later. Cheers. Jesteśmy teraz w miejscowości Olympos. Droga była bardzo kręta. Koszew jest niedobrze, a właśnie będzie jadł. I potem chyba uderzamy tam na plaży zobaczyć. Chciałam podać się z dronem, ale ciężko. To widzę, bo wiatr się zrobił taki, że masakra, ale obczajmy nową miejscówę. Dobra. Łukasz i Dania numer 15. Dostaliśmy kolejną herbatkę, deserek, Turkish Delighty. Uwaga, próbuję Turkish Delighta. Dobra. Taki żelek. Wchodzimy właśnie na bardzo wietrzną Olympus Beach. Jakie słońce, to na pewno jest ładne. Dosyć dużą. Dosyć duża, no. Plaża Olympus uważana za raj dla backpackerów, gdzie tuż obok siebie znajdują się idealne skałki wspinaczkowe, starożytne greckie ruiny i oczywiście przepiękna plaża, z której rozpościera się widok na majestatyczne góry. Niestety nam pogoda dziś nie dopisała, ale w innych okolicznościach plaża wygląda tak. No i to by było na tyle z naszych 3 dni w Kemer. W kolejnym odcinku czekać na Was będą najlepsze atrakcje regionu Kasz, a w następnym perełki Antalyi. Także zostańcie ze mną i widzimy się już niebawem. A jeżeli podobał Ci się filmik, to będę wdzięczna za łapkę w górę, komentarz lub ewentualnego subika. Dzięki za wsparcie.